Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim, nie wiem czy w ostatnim, nie wiem jak to będzie szło po kolei wszystko, ale robiliśmy instalację do Pit Gangusa. Do Gangusa 140XD. W dzisiejszym odcinku jedziemy dalej. Była tam prezentacja, omówienie. Dzisiaj robimy instalację. Jak mówiłem, robimy instalację. Będziecie zaraz na mnie źli, bo już troszkę tam kabelków polutowałem, troszeczkę kabelków tutaj popuszczał. Chcieliście, żebym to robił na bieżąco, żeby Wam pokazywać od A do Z, lecz jest to instalacja, jakby Wam to powiedzieć, tylko i wyłącznie taka na krótko, bo chciałbym dla Was nagrać jeszcze w dzisiejszym dniu, jak montuję to oczywiście, już pierwszy test, czy to będzie świecić w ogóle i ewentualnie będzie świecić fajnie, to od razu nagrać jazdę próbną, przejechać się kawałeczek, póki jeszcze nie ma takiego wielkiego lodu, śniegu nie ma, bo zapowiadają, że znowu ma sypnąć deszczko. Lampę od Pitbike Ridera załatwiłem, jakiego mam fajnego ziomeczka, miał lampę, pożyczył na testa, tam ma chyba 48 W. Trochę będzie mocna, może migać na wolnych obrotach. Zobaczymy jak to będzie. Jest problem z zamontowaniem tego tak sensownie, żeby to jakoś wyglądało. Ale na początku nie skupimy się, żeby to wyglądało, a skupimy się na tym, żeby to jakoś funkcjonowało. Teraz będzie zaraz pytanie, bo nie będziecie widzieć kabli pewnie. Mianowicie zrobiłem to tak fajnie, to estetycznie. Od włącznika tutaj świateł. Mam całą te kabeleczki, co tam idą. Na końcu było na takie wsuwki, na coś takiego jak jest tu. Ten włącznik. Na coś takiego. Ja to przerobiłem na kostkę na 4 piny. A dlaczego? Bo w tej samej wiązce, w tym peszelku tu, idą mi tak samo te kabelki. Nie wiem czy to zobaczycie, czy jest odpowiednie światło. Te kabelki, te wsuwki, co są do czujnika stopu. Tak samo wszystko puściłem tutaj w jednym kabelku, w jednym peszlu, żeby nie było tutaj nie wiadomo ile tych kabli. Wszystko puściłem w jednym peszlu, polutowałem, przeważnie to skręcam, żeby ja bym pomylił się, to żeby to łatwo było, ale w tym wypadku zrobiłem wyjątek i wziąłem to tak fajnie, polutowałem, zabezpieczyłem izolacją dodatkowo, a na koniec sam jeszcze na to tutaj kawałek zostanie naciągnięty. Peszel, bo peszlów trochę pozałatwiałem. Takie peszelki, coś takiego. Naprawdę to jest fajna sprawa, super sprawa. Nie wiszą Wam takie różne kolorowe kable jak tu. Takie, tylko to wszystko jest tak fajnie estetycznie schowane. Dam Wam przykład. Mianowicie przykład, mam już zrobione to z tyłu. O, widzicie tu tak ładnie. To wszystko tu ładnie tak w peszelku idzie. I nie będzie to przeszkadzało. Kostka jest na wierzchu, żeby było widać. Kostka jest na wierzchu, a resztę wszystko tak fajnie w peszlu będzie schowane. Może sobie po tym błoto chlapać. I się kable tak łatwo nie przetrą. No minus będzie jedynie taki, że w tym peszlu tam może błotko siedzieć, więc jest ten jeden minus tego peszla, że tam będzie błoto w środku ewentualnie jakieś zalegać. Ale z zewnątrz będzie to estetycznie wyglądać. Więc mi się wydaje, że nie będzie problemu, jak jest dobrze zabezpieczone. Może w przyszłości jakoś się uda, dorobię się jakieś pieniędzy, no to jakby dorobił przyszłą instalację, to zrobię instalację wodoszczelną. Całą tutaj instalację sobie zrobię na kostkach wodoszczelnych, ale to dopiero jak się dorobi jakieś pieniędzy, będzie mnie na to stać. Bo obecnie mi na to nie stać. Trzy kabelki wychodziły z tyłu, zrobiłem sobie kostkę na trzy. To wszystko, to te kostki, nie kostki, instalacje to mam ze skuterów, składów, z takich różnych. Pierwsza instalacja, jaką zbuduję teraz, instalację bez akumulatora, żeby Wam pokazać, że to działa. Mam nadzieję, że to będzie działać, że to działa, a potem dopiero zbuduję instalację z akumulatorem, jak będzie wszystko ok, będzie sprawne. I dobudujemy tam dodatkowe te podzespoły, jak mówiłem, ładowarkę do baterii, jakiś klakson się zrobi na enduro pitbike, jakbym jeździł, no to żeby się nie drzeć, jak ktoś mnie nie będzie chciał puścić, to sobie klakson se nacisnę. Będzie śmiesznie, jak będą ludzie z daleka widzieć, widzowie na zawodach, a ja sobie będę klaksonował.
No, takie śmieszne. Mam nadzieję, że się przyjmie, bo o to chodzi właśnie w tych zawodach. Ja jak jeżdżę na jakieś zawody, to nie żeby wygrać pierwsze miejsce, bo za bardzo, tak wam szczerze powiem, może się udaje tam jakieś te zdobywać miejsca, jak widzieliście pewnie, ale zbytnio te pucharki, to wszystko to tam leży u mnie w kącie, na tym się nie skupiam. Skupiam się tylko i wyłącznie na zabawie. Najbardziej to lubię, jak porównujemy nasze umiejętności pit bike ridera, moją i ewentualnie jak jeszcze jacyś ziomeczki z nami jeżdżą. Jest wtedy najlepiej po prostu ścigać się ze znajomymi. To jest dopiero zabawa. I się jedzie, żeby się pobawić, a nie tylko i wyłącznie pościgać. Ja tu myślę dalej, będę robił takie cięcia, bo wtedy moja robota będzie trwała 5 godzin, a nie 10. Ja bym miał to nagrywać cały czas. Bym miał cały czas nagrywać, to naprawdę, ale to tak się czas wydłuża. Tyle mam po tym montażu filmów, cięcia, niecięcia, przeglądania, że naprawdę szkoda gadać. A postaram się wam to wszystko ładnie potem wytłumaczyć, jak ja to zrobiłem, narysować wam schematy na Paincie czy gdzieś tam, gdzie będę robił te schematy, tak żebyście to dokładnie zrozumieli od A do Z, jak ja to zrobiłem. Bo jak ja będę to wam pokazywał, wierzcie mi, na pewno to nie zrozumiecie ze względu takiego, że sam dokładnie jeszcze nie wiem, jak to zamontować, jak to zrobić, by to działało. Rozumiecie mnie? Jak zrobię, wtedy wam pokażę i wytłumaczę, bo na tym etapie, co teraz, ja chcę to zrobić tak, żeby było jak najprościej. Ale ta wersja, co będę wam teraz na przykład pokazywał, jeszcze nie mówię, że będzie ostateczna, bo mogę wprowadzić jakieś zmiany. To ja robię cięcie i jak coś ciekawego tutaj wymyślę, zrobię, to się widzimy. Po 2 godzinach planowania, kombinowania, doszedłem do wniosku, że muszę przyspieszyć tempo. Chciałem od razu to zrobić tak w miarę ładnie. I teraz będziecie widzieć, dlaczego. Nie chciałem wam tego pokazywać na bieżąco, bo wyście pewnie nie zrozumieli. Patrzcie, jaki jest tutaj miszmasz. Mieszanina kabli. Na pewno byście nie zrozumieli, o co tutaj chodzi. Dlatego nie chciałem tego na bieżąco nagrywać. Dlatego ja to muszę teraz tak poupychać mniej więcej gdzieś. Minus zauważyłem, że jest taki, że na ramę tutaj jest strasznie ciasno, bak wchodzi i nie ma tu zbytnio miejsca od jednej ani od drugiej strony, żeby jakieś kostki tam poupychać. Dlatego to jest tylko wersja testowa. W przyszłości prawdopodobnie, jak będę robił wiązkę, to wiązkę zrobię tak, żeby wszystkie kostki były tu pod plastronem. Tam, żeby były wszystkie kostki takiej instalacji. A wiązki w peszlu jakimś cienkim, żeby szły tutaj koło ramy. Tutaj już powypuszczałem od plusa i minusa takie szybko złączki wodoszczelne. To tylko po to, żeby sobie sprawdzić od razu akumulator. Tu jest od minusa. Kolorami się nie sugerujcie, bo ja nie miałem pod kolory wszystkich kostek. Tu jest od minusa jeden wtyk. Tu jest od plusa, to sobie zrobię takie wtyk, wtyk, wtyk. Podłączę sobie akumulator i sobie od razu sprawdzę, jak tam będzie to z akumulatorem działać. Co do schematów w instalacji, nie wiem, jak to będzie teraz, czy będziecie widzieć na ekranie, czy w późniejszym etapie filmu. Jeszcze nie wiem, muszę się dobrze zastanowić. No niestety widzimy się w kolejnym dniu zmagań. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że zrobiłem gdzieś błąd, którego nie mogę namierzyć. Spaliłem 3 regulatory napięcia. Niestety tak wyszło. Na szczęście mam tego zapas w około 40 sztuk, więc więc no nie ma problemu z tym. Jest tego sporo, więc na testy mogę tam jakiś błąd popełnić. No nie wyobrażacie sobie, jak się wkurzyłem. Przez to nie ma w ogóle nic nagrane z testów. Po podpięciu instalacji wszystko fajnie świeciło, tylko standardowo mrygało to światełko z przodu. Ta lampa mrygała na wolnych obrotach. Tylna lampa się w ogóle nie zapaliła przy wolnych obrotach. Trzeba było naprawdę przygazować, żeby się zapaliła ta lampa, ale to wiem. Wiedziałem, że tak może być. Szykowałem się na to ze względu takiego, że MRF 140RC, jak robiłem instalację, tak samo nie chciała ta lampa praktycznie w ogóle się zapalić na wolnych obrotach. Trzeba było naprawdę przygazować, żeby to się zapaliło. No i doszłem do wniosku, że wywalimy całkowicie tam ze środka te lampeczki, te diody i wrzucimy tam do środka ten pasek LED. Jak ja to zrobię, nie wiem. Powiem wam, że nawet sam nie wiem, ale jak już skupiam się na tym, na wszelkie sposoby spróbuję to tam wcisnąć.
zobaczymy, czy się uda. Spróbuję podpierdzielić taki pomysł, co wujek mi kiedyś pokazał. Mianowicie, jak zwiększyć dawkę w dieslu. Ten sam sposób zastosuję tutaj przy tej lampie, żeby to świeciło tak jakby trochę słabiej. O, a potem, że jak wcisnę stop, żeby świeciło normalnie. Ale na razie z tym się nie będę bawił. Na razie chciałbym to zrobić, żeby w ogóle świeciło. A ewentualnie potem się będziemy bawić z tym czujniczkiem. Cała instalacja, co zbudowałem, doszedłem do wniosku, że pójdzie do wywalenia. To wszystko, co zbudowałem do tej pory, jest to za bardzo skomplikowane. Za bardzo skomplikowane i gdzieś jest popełniony błąd. Dlatego właśnie tak samo nie chcę wam pokazywać na bieżąco, żebyście też takich błędów jak ja nie popełniali. Chcę to po prostu zbudować tak, żeby działało, przetestować i potem dopiero wam pokazać schemat. Ja też jestem człowiekiem, też się czasem mogę pomylić. Za bardzo sobie to niepotrzebnie skomplikowałem, za dużo kabelków. O, za dużo kabelków, za dużo kostek, za dużo tego wszystkiego tutaj nawaliłem niepotrzebnie. Postaram się wszystkie kostki wywalić pod plastron, tam, z przodu, żeby były wszystkie kostki na wierzchu. Jakby coś się działo, żeby nie ściągać baku, ściągnę sobie tylko plastron, jedna śrubka, cyk, i tu się będę bawił kostkami. I ewentualnie tutaj od spodu, żeby było dojście do regulatora napięcia. Ten regulator się mi spolił niestety. Przelutowałem pasek LED, odlutowałem te diody. Jak widać, włożyłem tu ten pasek LED już. Do tej płytki go zamocuję na kleju na gorąco. Mi się wydaje, że coś z tego będzie. Tak jest to podlutowane. Brzydko to nie wygląda. Teoretycznie powinno świecić. W przyszłości tutaj zrobię stop do tego, ale na razie chciałbym, żeby w ogóle to świeciło. Znajdę jakiś opornik, to wlutuję go tutaj na plusa z drugiej strony. Czerwony plus, ten czerwony kabelek mam tu puszony pod spodem, więc też z tym problemu nie będzie. Dobra, ja lecę po klej na gorąco, przychycę to tak tylko, żeby się trzymało. To jest światło żółte, ale klosz jest czerwony, więc będzie świecić na czerwono. Jakby była jakaś biała, trójkątna lampa, to wtedy będzie świecić na biało, trochę kitowo, nie? A jak sprawdzałem, te diody tu, one świecą na czerwono. Więc tak trochę kitowo by było przerobić na taki pasek LED. Musiałby być ten pasek LED czerwony. Lampa zrobiona. Będzie teścik. Przerobione na LED. Jeśli się dobrze tam przyjrzeli na filmiku, tam LEDy w środku są przyklejone. Na kleju na gorąco. Świeci. Świeci. Trochę za mocno świecą, tak wam szczerze powiem. Ale to się potem zrobi. Dobra, tylna lampa zrobiona, możemy działać dalej. Pół instalacji już jest zrobione. Wywaliłem praktycznie wszystkie kostki, co były wcześniej. Było wcześniej 6 kostek do tej pory, a teraz jest tylko 2. Czyli całkowicie uprościłem to w porównaniu z tym, co było wcześniej. Mogę nawet wam odpiąć. Tutaj 2 suweczki. To tylko ta jedna kostka. Tam kostka do tylnej lampy. Jedziemy do przodu motoru i tak jak mówiłem, zrobię sobie kostki, może jednak nie tu całkowicie z przodu, a zrobię sobie w tym miejscu, tu gdzieś. W tym miejscu będą spinane kostki, żeby nawet plastranu nie trzeba było odpinać. Tu jeszcze widzę, że mam, obciera mi trochę linka o tę tabliczkę znamionową. Tutaj minimalnie mi obciera linka. Założę na to peszla i będzie w peszlu to jeździć. Dobra, skracam, zarabiam. I mi się wydaje, że to już będzie chyba ostateczna wersja, jak na chwilę obecną. Minus będzie taki, że będą mrygać te pierdzielone lambecki. Z przodu i z tyłu będę mrygać pewnie. Ale to jak ktoś wie coś na ten temat, może napisać w opisie pod filmem. W opisie pod filmem może napisać, ewentualnie ja jak się uda to coś znajdę. Wymyślę, co tam trzeba wstawić w tą instalację, żeby nie mrygały te lampeczki. Z akumulatorem pobawiłem się później, ponieważ doszedłem do wniosku, że jest problem taki, jak to rozwiązać, bo nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to rozwiązać, żeby świeciły mi lampy na prądzie zmiennym, bo teraz jest tak podłączone jakby na prądzie zmiennym, nie? Jest minus tutaj na regulatorze i plus jest na prąd zmienny, czyli lampy tak jakby na prądzie zmiennym świecą. Dlatego to jest takie mruganie, nie? To mruganie jest tylko i wyłącznie właśnie dlatego, że lampy są zasilane prądem zmiennym. I jakby to zrobić,
Jak ktoś się zna na elektryce dobrze, lepiej ode mnie, bo ja nie ukrywam, że się dopiero uczę, więc za bardzo nigdy się nie chciałem tym zajmować, ale w ostatnim czasie doszedłem do wniosku, że jednak pasuje coś zacząć grzebać, kombinować, więc się doszkalam. Jakby to zrobić, żeby światła działały na prądzie zmiennym, ale jak na przykład zdechnie mi motor albo coś, żeby dalej mi świeciły i brały prąd z akumulatora. Wiecie, rozumiecie, o co chodzi? Bo w tej chwili ja bym podłączył akumulator, byłoby ładowanie, ale nie miałbym świateł. Właśnie to jest to, że nie ma świateł, bo musiałbym drugą instalację tak jakby zrobić. Albo na prąd stały z akumulatora, ale mi się wydaje, że wtedy nie dążałoby ładować. Praktycznie w każdym motorku jest właśnie tak podłączone, jak ja tutaj podłączam, czyli na prądzie zmiennym lampy i to wszystko. I ładowanie akumulatora jest osobno. Więc no nie wiem, jeszcze się podszkolę, ewentualnie jakoś to przebudujemy na jakąś drugą wersję. Tą ewentualnie instalację dam Pitbike Riderowi, a ja ewentualnie zbuduję sobie jeszcze jedną i dojdziemy do tego, jakby to zbudować, żeby mieć tu akumulator, świeciły mi światła i nadążało mi ładować dodatkowy akumulator. Ewentualnie mogę się mylić, więc też możecie mi to napisać na dole w opisie pod filmem. Instalacja skończona. Tu jest kostka na 4, tu jest kostka na 2. Ona będzie szła do przedniej lampy, jak lampę przednią zrobię. Tu idzie wszystko w peszlu tak ładnie. Potem idzie do regulatora napięcia. Od regulatora jeden kabel, związki drugi, na wsuwki, na wtyczki, a potem idzie peszel jeszcze do tyłu. I tam jest, tak jak wam wcześniej pokazywałem, jedna kostka do tylnej lampy. Prosta instalacja. Nawet ją wam wyciągnę, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Żeby nie było, że coś ściemniam. To jest wersja 2.0 całej tej instalacji. I tu macie tą moją instalację do lampy przedniej, lampy tylnej i od razu jeszcze tutaj zrobiłem, wpuściłem w tą wiązkę tak samo na przyszłość stop na tył. Że jak zrobię stop na tył, to żeby nie przerabiać instalacji, więc dodatkowo tutaj jeszcze puściłem ten stop na tył. Tak samo tutaj z przodu. Tu mam wiązkę, mam tutaj włączenie, wyłączenie świateł i stop, tak samo wpuszczone w ten jeden peszel. Tak, żeby jak najmniej było tego kabla. Tutaj jeszcze linkę założyłem sobie na peszlu kawałku, żeby mi nie obcierało tę tabliczkę znamionową, żeby się nie przetarł wężyk i tyle. Bardzo proste, tak mi się wydaje. A i tutaj zmieniłem, żeby nie było potem, jak będziecie u was patrzeć. U mnie wypiąłem, bo to była kostka normalnie na 4 piny. Ale odpiąłem i ją wykorzystałem sobie do tej instalacji tu. A wsadziłem tu normalną, tak standardowo, kostkę na 2. Jakby co na przyszłość, że jakby ktoś się rzucał, że u mnie czemu jest u mnie kostka na 2, u niego jest kostka na 4. No, zrobiłem sobie taki myk. No. To troszeczkę tak nieestetycznie wygląda, te kabelki wystające, ale nie miałem takich wsuwek fajnych, ładnych, ale zrobiłem pod kolor, żeby były kable. W przyszłości może to przerobię na, jak będzie to wszystko naprawdę działać, to przerobię nie na wsuwki, tylko na normalną kostkę, ale to już w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie działać. Będziemy sprawdzać, czy świeci, więc ja składam pita i widzimy się za chwilkę. Walczyłem z tym już dość długo i kurde, zaczynam się powoli poddawać.
Nie wiem, czy jakiś stator wadliwy, czy co. Kurde, tak szczerze wam powiem. Nie ma w ogóle ładowania na akumulator. Podpiąłem akumulator, w ogóle go nie ładuje. Podpiąłem nawet na krótko, z moją instalacją, bez mojej instalacji. Po przygazowaniu pali lampę. Jak się zdenerwuje, to przelutuje stator, na przykład tutaj mam w pudełku inny. Bo nie wiem, czy to jest coś ze statorem, czy co. Nie wiem. Powiem wam, że ja już całkowicie zgubię. Tak wam powiem. Zgłupiałem mi to całkowicie. Nie rozumiem, czemu nie chcę w ogóle się lampa zapalić na prąd stały. Jak pokazuje, około 6. Dobra, tyle. Na razie kończymy. Będę myślał, wymyślę może coś innego, to będziemy grzebać dalej. Albo jak macie jakieś pomysły, możecie pisać na dole w komentarzu. Bo pasuje to zrobić, kurde, jak nie, to w ostateczności zrobię sobie albo na razie sobie odpuszczę. Nie wiem, kurde no. Ja to muszę mieć pecha. Tak wam powiem. Dobra, kończymy, bo mi ręka zamarza. Więc do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się, hej.